dopiero wróciłem z Warszawy. Mieliśmy po drodze, niestety na Renegie mi się żarówka spaliła. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjadą do nas aktorzy z Krakowa i ja w tym momencie już, żeby tutaj nie mówić za, oddaję głos i proszę bardzo o pełną informację. Drodzy dziennikarze, na wstępie chciałem powiedzieć, że bardzo jestem zaszczycony i cieszę się niezmiernie, że udało się pana prezydenta przekonać. Ja myślę, że Rady Miasta również duży wkład pana prezydenta, żeby zgromadzić fundusze i budżet na to przedstawienie, bo ono nie jest tanie. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, jest to przedstawienie wielkie. Mówię nieskromnie w tej chwili, ale to jest 99. przedstawienie bodaj, albo będzie nawet 100. już przedstawienie prezentacji brata naszego Boga Karola Wojtyły. Pani dyrektor wspomniała o teatrze. My oczywiście jesteśmy, zaraz powiem dwa zdania na temat naszej historii, że tak powiem, absolutnie ofowej sceny teatralnej, która się mieści w Krakowie, jako scena Moliera i teatru pod nazwą Molier, jako teatru integracyjnego. Natomiast powiem też o tym, że jest to nie tylko i wyłącznie teatr, jest to film połączony z teatrem. Panie Arturze, tak. Z jaką propozycją teatralną przyjeżdża pan do Białej? Z bratem naszego Boga Karola Wojtyły. Ze spektaklem multimedialnym, a ja bardziej nazywam to spektakl filmowo-teatralny, czyli taka koncepcja teatru, który tworzymy, ja tworzę razem z moimi podopiecznymi od 14 lat, od 2000 roku. Spektakle, które wszystkie mają formę spektaklów z sekwencjami filmowymi i teatru żywego. Staramy się przede wszystkim w naszym teatrze od 14 lat, teatrze nieinstytucjonalnym, zaznaczam, czyli niedotowanym przez ani Urząd Marszałkowski, ani Urząd Prezydencki, ani tym bardziej przez Ministerstwo, prawda? Tylko jesteśmy i działamy w oparciu o grantodawców, w bardzo minimalnym stopniu o sponsorów, raczej barterowym, i w oparciu o różnego rodzaju unijne projekty. I dzięki temu udaje nam się jak gdyby realizować te rzeczy, które są naszą ambicją. Idąc dalej, odpowiadając panu na pytanie, staramy się po prostu nie uczestniczyć, że tak powiem, i powielać życia teatralnego w formie spektakli teatrów instytucjonalnych. Nie idziemy w kierunku farsy i nie idziemy w kierunku łatwej komedii, idziemy w kierunku strasznego dramatu. Chcemy opowiadać o człowieku i relacji człowieka do człowieka. Sytuacja, jeśli chodzi o czyli kolejna odpowiedź na pana kolejne pytanie, jeśli chodzi o wybór tekstu na przykład Jana Pawła, jest absolutnie uzasadniona z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, o którym powiedziałem, że staramy się po prostu dosyć ambitne rzeczy pokazywać i mówić o człowieku, a to wszystko zawiera się w tekstach Wojtyły. A powód, który jest szalenie, że tak powiem, wydaje mi się aktualny, to uhonorowanie tego człowieka, który był dla nas, dla mnie osobiście, ostatnim autorytetem naszego cudownego kraju, a wręcz nawet powiem, że świata. Nie ma już takiego człowieka i myślę, że nie będzie długo takiego człowieka, jakim był Karol Wojtyła, a później Jan Paweł II. I druga rzecz to, że on po prostu te wszystkie rzeczy, o tych wszystkich rzeczach, które nas interesują, aby zrobić ambitny teatr, aby zrobić teatr, który przemawia do człowieka na widowni, ma i zawiera w swoich utworach literackich, dramatycznych, które pisał. Nie pisał ich dużo, bo napisał 7. My żeśmy zrobili dotychczas 2. Nie wiem, czy pokusimy się w dalszym ciągu o to, aby robić kolejne. Nie będzie już takiej promocji po prostu jego osoby, bo pierwsze przedstawienie z premedytacją, tak jak powiedziałem wcześniej na konferencji, zrobiliśmy na beatyfikację, a drugie przedstawienie zrobiliśmy na kanonizację. Zrobiliśmy 2 przedstawienia, które są różne poziomem artystycznym, może nie tyle artystycznym, bo forma artystyczna jest bardzo podobna, zostaje taka sama, bo jesteśmy wierni filmowi i teatrowi, natomiast pod względem wymowy ideologii, bardzo filozoficznej, to już chyba kończę odpowiedź na pana ostatnie pytanie, mianowicie bardzo filozoficzne wymowy, bardzo filozoficzna wymowa spektaklu Promieniowanie Ojcostwa, czyli ostatniej naszej premiery, została w dużej mierze spłaszczona troszeczkę przez nas, żeby on
czyli ten tekst dotarł do widza. Jeśli chodzi o Brata Naszego Boga, ten utwór nie jest aż tak strasznie trudny. Oczywiście po skreśleniach, te skreślenia musiały być, bo tak jak pani Magda powiedziała, spektakl by trwał 3,5 godziny, jeżeli byśmy 1:1 go potraktowali. Natomiast przy skreśleniu i dopisaniu tylko i wyłącznie naszych fabularnych scen filmowych, on się zawarł w godzinie 10 minutach i został tylko i wyłącznie określony pod względem, że tak powiem, czasu trwania. Drodzy Państwo, oczywiście mówię nieskromnie w tej chwili, ale zostałem nieformalnie rok temu przy otwarciu pięknego pałacu i ogrodu i parku przez pana prezydenta Białej Podlaskiej nazwany jako honorowy telewizyjny obywatel Białej Podlaskiej. A związane to oczywiście było, mówiąc prawdę, z tak zwanym serialem To nie koniec świata, który telewizja Polsat realizowała w Białej Podlaskiej, w której grałem jedną z głównych ról. Bardzo miło mi się, że tak powiem, z Państwem przebywało w Białej Podlaskiej i troszeczkę żałuję, że tego serialu nie ma dalej. Ale być może coś innego się urodzi. Natomiast jeśli chodzi o nasze przedstawienie, to w dalszym to namawiam Państwa do tego, aby on zupełnie poważnie już w tej chwili uczestniczyć w tego rodzaju wieczoru, jakim będzie przedstawienie Brat Naszego Boga w wykonaniu sceny Moliera z Krakowa. Z prostego powodu. Uczcijmy pamięć i oddajmy cześć i hołd, mówiąc bardzo prosto, Janowi Pawłowi II, czyli Karolowi Wojtyle, który jednoczył i spajał wszystkich ludzi na całym świecie. I my dajemy fragment jego słowa, żeby to było tak, jakby on powiedział. Czyli my ten spektakl gramy dlatego, że my wierzymy, że ten ostatni autorytet ciągle żyje. Zapraszam na żyjącego Karola Wojtyłę.